i lecimy z pierwszą płytką. Delikatnie. Najpierw smalujemy płyteczkę. O, uszczerbiona. Widzicie? Od drugiej strony nie było widać. Na bok, na docinkę być. Dobra, to mamy. Idę jakiś kartonik sobie chyba wezmę, tu położę. Bo upierniczę to wszystko. No. Dobra, tu mamy środeczek, zaczniemy od tej. Chyba dalej jeszcze. Mógłbym sobie mniej więcej rozrysować, dokąd to smarować, ale w sumie pójdą pierwsze i już będzie wszystko wiadomo, nie? Dobra, tu mamy środeczek. Hops. Ustawiamy pionik. Poruszam trochę. W tej i we w te. Niech ten klej chwyci ładnie. Pionik. Na szczęście ściany mamy równe. Także to zabieram od razu, żeby mi nie wyschło. Zacznijmy z następną. Teraz lecimy tutaj. Jakieś duchy łażą. Hops. I krzyżyki. I krzyżyki. Ciach. Teraz tu ustawimy. Gdzie ta poziomica? Tu musi dojść. Elegancko. Widzicie?
brzuchem dotyka, tu nie dotyka, brzuchem dotyka. One są takie jajowate. Także muszę pilnować tych środków i to najlepiej jakbym miał chociaż trzy, nie? Wtedy bym linię mógł ustawić. Chociaż jak tu mamy równo i tam z tyłu, to znaczy, że jest ok. Dobra, zbieramy ten nadmiar. Od razu coś wezmę, żeby ten klej wydobywać stąd. Opinie to czyszczenie to jest strata czasu. O, żeby ładnie fuga nam weszła. Dobra, jest środeczek. Lecimy teraz. Tamta docinka. Pierwsza, druga ta i zobaczymy jak to urządzenie za, nie wiem, 20 zł się sprawdzi, żeby wyciąć taką dziurę.